I został nam jeszcze taki element do przecięcia. Zobaczymy, czy się z tym poradzi. Pięknie można sobie równiutko poobcinać różne rzeczy. W tej wersji posiada średnicę 210 mm. 24 zęby, maksymalna prędkość obrotowa, jaka jest może być do tej tarczy, to jest 5000 obrotów na minutę. Także uruchommy, zobaczmy, jak to działa. No to zacznę może od najbardziej miękkiego materiału. Ładne cięcie, to jest dosyć grube i twarde. No, bardzo ładnie tnie, płynnie, silniczek ładnie pracuje, zresztą jak słychać. Teraz utnijmy sobie pod kątem 45 stopni.
No, jak dociskamy, to jest całkiem inna praca. Bezpieczna przede wszystkim. Ładne, czyste cięcie. No to teraz może przetnijmy tą deskę tarasową. To jest też jakieś twarde tworzywo. Zobaczymy, ile przetnie. No bardzo niewiele tutaj brakowało. Pozostaje nam tylko w takiej sytuacji obrócić. I już mamy idealnie przycięte. Czyli nam został jeszcze jeden element, ciężki sprzęt, można by rzec. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzi. Czyli poradziła sobie bardzo dobrze. Ścianki są gładkie, nieposzarpane. Także naprawdę świetne urządzenie. W cenie dwóch tamtych maszyn Parkside'a. Idealne rozwiązanie. Zyskujemy miejsce w warsztacie.
to get a breath before I drown. You've torn my world apart. I'm left with only scars. These pieces of my heart are the remnants of this love. R 255 SMS.